Oczywiście jest problem ofiary też, bo zaraz nam się to tak jakoś religijnie kojarzy, a gdzie jest ta odpowiedzialność człowieka wobec człowieka, jakaś taka z poziomu takiego humanitaryzmu. Bo sprawa oczywiście, jak się odniesie człowiek do drugiego człowieka w czasie wojny, czy chodzi tutaj o rodzinę ojca, prawda, i o córkę, czy chodzi o sąsiada żydowskiego, czy chodzi o dzieci polskie i o dzieci żydowskie. To wszystko w tym tekście jest przerażające oczywiście. To wyjście z kościoła i przyglądanie się Żydówce, jak myje swoje dzieci. Z drugiej strony oczywiście jest to, co powiedział biedni Polacy, którzy musieli patrzeć na to, prawda? Biedni Żydzi, którzy to przeżyli, biedni Polacy, którzy na to patrzyli, biedni Niemcy, którzy to robili. Trzy przekleństwa właściwie można powiedzieć. Ktoś ten papieros nastroił mnie zdołowo. Właśnie wnuczka Polonii dowiedziała się wszystkiego od Hanny Krall na temat swojej rodziny, no więc nie było takiej potrzeby. Ja się nie poczułem zaatakowany tym wywiadem. Ja tylko myślałem o takim monologu wewnętrznym oczywiście tej kobiety, która jak gdyby mówi prawdę o tym, co czuła w momencie, kiedy jej babcia jest trudno sądzić. Nie wiem, czy jest lepiej, kiedy się mówi o naszych dziadkach jako bohaterach. Czy w ogóle jest dobrze, jak się mówi o naszych dziadkach? Czy lepsze jest takie dziedzictwo właśnie mieć dziadków, o których się mówi, czy lepsze jest dziedzictwo dziadków, o których się nie mówi? Myślę, że to było, to nie było napastliwe, że to był taki tylko jej rodzaj konfrontowania się z sytuacją, gdzie tam padły na scenie pewne nazwiska. Mnie się wydawało, że lepiej, że te nazwiska padną, bo myślę, że się pojawiają w kontekście teatru, który nie wiem, że ja wolę coś, co się naprawdę zdarzyło, niż fikcję. To już było w typuku, że ta historia Adama S. to jest najbardziej metafizyczna ludzka historia dla mnie, natomiast to wszystko, co wymyślimy, jest piękne i zapadniające. Niemniej jednak odniesienie się do rzeczywistości w taki sposób, jeszcze w kontekście tragedii antycznej, jest bardzo płodne dla tragedii, dla tej historii z prawdziwymi bohaterami, którzy żyli naprawdę w Polsce. Tyle myślałbym na temat tego. Tej potrzeby, bo to taka była potrzeba, myślę, tej wnuczki, żeby powiedzieć o tym, zwłaszcza, że jest pisarką chyba. Myślę, w takim też artystycznym sensie chcę zrozumieć w sobie. Ona nawet nie mówiła tyle o przedstawieniu, ile mówiła o, nie wiem, jakichś anonsach w radio albo... Wtedy rzeczywiście zastanawiałem się przez sekundę, co to oznacza.
słyszeć to nazwisko. Myślę, że ona się nazywa inaczej. Była na pewno żona Sławka. I żona Sławka była, rozmawiała z nami i była bardzo poruszona. Ja miałem moralne prawo, nie wiem, znaczy nawet nie zastanawiałem się nad tym, tylko to jak gdyby Kral wprowadził, wyciągnęła to na światło dnia. Ta historia jeszcze o tyle była ciekawa, zaczęliśmy myśleć o niej, że jest tutaj taka rzecz, że to właściwie Hanna Kral znowu doprowadziła do tego medalu, bo ona pojechała do Kocka szukać materiałów o Cadyku z Kocka, a przez przypadek dowiedziała się, że była tam Apolonia i jak gdyby całą tą historię wyciągnęła z tego miejsca i opisała, i to ona zaczęła rozmawiać z Rywką, bo była, Rywka była takim dostarczycielem głównie materiałów na temat Apolonii. No i w pewnym momencie postawiła pytanie, czy napisze w takim razie do Yad Vashem, bo zwykle to tak wygląda, że to rodziny żydowskie, znaczy rodziny żydowskie muszą zgłosić, czy ta inicjatywa jest od Polaków, którzy proszą, żeby oni to zrobili, czy to oni to robią. I wtedy właśnie doszło. No i wtedy też tak pomyślałem sobie, że sztuka, zresztą Apolonia Marciska dostała Instytut Polonie teraz w czasie wakacji, odznaczenie polskie z kolei dla tych wszystkich, którzy zostali oznaczeni przez Yad Vashem. To znaczy to był taki pierwszy akt polski powiedzenia, że oni nie tylko ratowali Żydów, ale ratowali Polaków i my im to chcemy. Chcemy powiedzieć o tym. No więc można powiedzieć, że sztuka nasza jest często skuteczniejsza od naszej polityki i jest mądrzejsza i naprawia życie, które, jak powiedziałem przed chwilą, jest dosyć byle jakie. No ale od tego my jesteśmy, żeby je naprawiać. Więc Hanna Kral pierwsza naprawiła to i rzeczywiście rodzina Marcińskich dostała to oznaczenie. Przepraszam bardzo, króciutko jeszcze, bo bardzo nie chciałbym wracać do Gdyni z traumą, jaka powstała po takim zimnym przyjęciu mojego pytania. Oczywiście spektakl przyjąłem bardzo do siebie. Ja się go nie poukładałem go sobie w całości. W każdym razie chciałem panu podziękować. Zabrałem wiele scen ze sobą. Chciałem panu podziękować bardzo za niezwykłą metafizyczną nudę, jaka w nim była, bo jest bardzo dużo miejsca na budowanie sobie spektaklu samemu. Chyba podobne w uczucia miałem, kiedy oglądałem niektóre filmy Tarkowskiego, czy film Roberta Bressona. Dla Roberta Bressona bardzo często ważniejsze było to, co jest poza, to jest na ofie, niż to, co jest na głównym planie. W pewnym momencie policzyłem chyba z 5 planów w pańskim spektaklu. To był koniec właśnie pierwszej części, kiedy rzecz rozgrywała się na 5 planach. A w drugiej części ostentacyjnie mamy ten drugi plan, prawda, niewidoczny. Dlatego, kto nie widzi, dlatego, kto będzie chciał zobaczyć, to zobaczy. Dla mnie ten spektakl jest całościowo niezwykłą propozycją, ale chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Szkoda, że pan nie poczęło tego wątku metody pracy z aktorami w Walikowskiego, bo Grotowski miał swoją metodę pracy. Mi szczególnie chodziło o pracę aktorów Walikowskiego z ciałem. Czy architektura spektaklu, takie, a nie inne zaplanowanie widowni w hali Ursusa, to jest optymalne? Czy też tak to ma wyglądać, że widzowie, którzy są na krańcowych tam elementach publiczności, ma tak być, że oni nie widzą pewnych części spektaklu? Może banalne pytanie, ale dla mnie śmieszne.